Już wakacje będą wiercić tarcz TBM na budowie metra. Prace tramwajowe w długi weekend. Nowowiejska z nowymi przystankami tramwajowymi. Wymiana tramwajów Warszawy z Krakowem. Warszawa Zachodnia od czerwca z wszystkimi peronami. Kolejne potężne opóźnienia linii średnicowej. Dzień dziecka z zabytkowymi tramwajami i awizynoszem. Remont Czerniakowskiej. Czy nowe drogi rowerowe w Warszawie? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w piątek, 31 maja. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Ciązanosz i zapraszam Cię teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Czyli jak zawsze zaczniemy sobie od awarii wind na stacjach metra. I tutaj mamy dobrą informację, mianowicie dwie windy są na stacji metra Młociny i Arsenał i od dłuższego czasu te wszystkie windy, które są Mniejsza z tym, tylko przez tydzień nie działają i te windy od tego tygodnia dopiero przestały działać, a poprzednie windy już działają. Przynajmniej takie mamy informacje, jeżeli chodzi o tą stronę. Z kolei dobre wiadomości to jest to, że ruszają już prace przy TBM-ie, jeżeli chodzi o budowę metra Karolin. Tam będą niedługo wiertła już montowane, już widać, że suwnica się chociażby pojawiła na budowie metra Karolin, o czym zobaczycie w filmie oczywiście to wszystko. Natomiast, jeszcze za chwilę, już dłuższy czas niż teraz, natomiast co ważne, to jest to, że teraz już rozpoczęła się budowa, a właściwie składanie wszystkich tubingów. Na razie jest ich tylko 80, ale będzie ich ponad 3000, więc wszystkie muszą być dokładnie zrealizowane i później poukładane i będą przyjeżdżać na plac budowy. Właśnie metra Karolin. Czy dobrze powiedziałem z tymi 80? Tak, jest 80 sztuk aktualnie. Potrzebne jest ponad blisko 3800 takich pierścieni łącznie, więc no całkiem dosyć dużo tego wszystkiego będzie tutaj musiało być jeszcze zrealizowane, czyli jest 80 pierścieni, a nie tubingów. Bo na jeden pierścień się składa, tego co pamiętam, 5 albo 6 tubingów. Tubingi to są właśnie te poszczególne elementy, a jak tutaj, 6. A jak tutaj są poukładane, to jest właśnie jeden pierścień, tak aby zrobić pełne kółeczko, z tego co pamiętam. I one są poukładane pod różnymi kątami, żeby jakby coś można było chociażby manewrować tunelem w lewo bądź w prawo. I tak to wszystko tutaj jest wykonywane i realizowane, no i później to będą zjeżdżać się właśnie na plac budowy. Tak, aby to wszystko będzie mogło się połączyć. Oba tunele mają 6,5 tysiąca metrów długości, więc prawie 6,5 kilometra łącznej długości tunelów będzie trzeba wykonać. I oczywiście obydwa tunele będą realizowane dwoma tarczami TBM. Tymczasem z innych informacji, tramwajarze narodzin 40-latka i Obozowej. Kolejne prace są realizowane w długi weekend, jeżeli chodzi o ten odcinek na Obozowej, więc oczywiście tutaj jakieś utrudnienia są realizowane. Między innymi tramwaje też jeżdżą objazdami, w związku z tym, że po prostu tam nie dojeżdżają i jadą tylko łącznie na krótszym odcinku. Natomiast z innych informacji to na rondzie 40-latka też są realizowane prace i teraz właśnie w sobotę 1 czerwca około godziny północ 15 nie będzie już możliwości przejazdu właśnie Chomińskiego w tym miejscu w kierunku Jana Pawła dołem, górą będzie oczywiście pozostawiony przejazd i prace się zakończą w poniedziałek 3 czerwca około godziny 4 nad ranem. Co ważne, linie tramwajowe tędy w ogóle nie jeżdżą, dojeżdżają tylko i wyłącznie niektóre do właśnie placu Starękiewicza, jak i również do ronda Starzyńskiego, znaczy do ronda Waszyngtona i aktualnie tak to jest tutaj realizowane wszystko, jeżeli chodzi o te prace. No i w związku z tym zostały wyznaczone też specjalne linie tramwajowe objazdami. Jeżeli chodzi o Obozową, to aktualnie tam nie ma tramwajów i jeżdżą bez właśnie tramwajów jest i na Obozowej, i na Alejach Jezeimskich. Więc trochę jest to utrudnienie, jeżeli chodzi o ruch. Linia 7.24 jest zawieszona na ten weekend, 9.22 dojeżdża tylko właśnie do placu Starękiewicza. Z kolei z drugiej strony jeżdżą zastępcze specjalne linie tramwajowe i jeżdżą też na Obozowej tramwaj nie jeżdżą. 20 kończy swoją trasę na Babrzeszewskiej, 23.24 jest zawieszone i funkcjonują linie zastępcze 70 pomiędzy pętlą Koło a pętlą Bornerowo, czyli standardowa trasa 71 z Czynszowej
do PKP, do P plus R Aleja Krakowska, w skrócie do pralki. 77 jeździ pomiędzy Kawęczyńską a Gocławkiem, a 79 jeździ pomiędzy Ratuszową ZOO a Gocławkiem. Obydwie te linie, 77 i 79, jeżdżą przez właśnie rondo Waszyngtona, tak aby móc obsłużyć ten odcinek, który całkowicie teraz by nie miał tramwaju. Więc faktycznie trochę tutaj objazdów jest, też oczywiście też są obydwie linie autobusowe zastępcze, IZ9 i Z33, które funkcjonują na odcinkach, gdzie właśnie teraz, znaczy Z23 i Z9, na odcinkach, gdzie faktycznie teraz nie jeżdżą tramwaje. Więc trochę tych utrudnień jest, ale spokojnie linia D będzie jeździć objazdami przez to właśnie, żeby to wszystko ominąć. Tymczasem na Jana III Sobieskiego oraz na Sikorskiego i Witosa zmieniają się trasy, a mianowicie te skrzyżowanie trochę się zmieniło i tutaj się już przerzuciła jezdnia na jezdnię tą bardziej tak zachodnią i w tym miejscu właśnie tak to wygląda. Zresztą to dokładnie zobaczycie dzisiaj w filmie z tramwaju do Wilanowa wieczorkiem, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o sytuację w tym miejscu, bo te prace były realizowane z 29 na 30 maja, więc tak to już wygląda, bo ja ten film nagrywałem wczoraj 30 maja. Tutaj przystanki autobusowe się pozmieniały, jeżeli chodzi o układ drogowy, natomiast pasy są cały czas mniej więcej te same na Alei Witosa, w jedną i w drugą stronę są po dwa pasy w każdym kierunku, więc nie jest jeszcze aż tak źle. Tymczasem, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe na Nowowiejskiej, w nowych miejscach, tramwaje to będą aktualnie analizować, czy to będzie bezpieczne. Chodzi o to, aby przenieść przystanki tramwajowe z przed skrzyżowania na za skrzyżowanie. Tylko jest problem tutaj z Politechniką, bo tam faktycznie jest problem, jeżeli chodzi o wyznaczenie nowego przystanku tramwajowego. I będą właśnie analizy, jak zrobić dojście do tego przystanku i czy w ogóle to ma sens, żeby coś takiego kombinować, albo znaczy przystanek będzie na pewno oddalony od samego skrzyżowania i pytanie jest właśnie, czy robić przejście dodatkowe dla pieszych w tym miejscu, czy będzie bezpieczne, natomiast czy robić chodnik, który zlikwiduje prawoskręt z Nowowiejskiej, czy jednak nie robić tego prawoskrętu i zrobić tam chodnik do szybszego dojścia do przystanku tramwajowego. Według mnie oczywiście wiadomo, że byłoby lepsze szybsze dojście, natomiast zobaczymy, co ostatecznie z tego wszystkiego wyjdzie. Też pytanie jest, czy na tych dodatkowych przejściach dla pieszych, które będą zlokalizowane na końcach tych przystanków wszystkich, tak aby na spokojnie dwa tramwaje mogły się tam zmieścić. Pytanie jest właśnie, czy wtedy będzie można, trzeba będzie tam wyznaczyć sygnalizację świetlną, czy nie trzeba będzie. No wiadomo, że na Nowowiejskiej może niekoniecznie, ale tutaj już raczej na spokojnie trzeba będzie wyznaczyć na Chomińskiego, żeby to jakoś lepiej funkcjonowało. Więc faktycznie trochę tych utrudnień, trochę tych zmian. Chodzi oczywiście o to, żeby tramwaje tutaj mogły szybciej jeździć, przejeżdżać przez to skrzyżowanie. Żadne dodatkowe tory nie będą realizowane w ramach tej inwestycji, czy też rozjazdy w splocie, bo tramwaje chcą nie ruszać przystanków tramwajowych, a cała ta inwestycja ma być powiązana z budową nowej drogi rowerowej na Chomińskiego właśnie w tym odcinku i będą wtedy też budowane wszystkie przejazdy rowerowe na tym całym skrzyżowaniu. Dlatego też tramwaje analizują, co mogliby sobie po prostu jeszcze samemu poprawić w ramach tej inwestycji. Tymczasem Warszawa znowu wymienia się zabytkami, jeżeli chodzi o Kraków i Warszawę. I Warszawa podarowała najbardziej warszawski tramwaj, czyli oczywiście poróweczkę, a tymczasem my dostaliśmy taki oto specyfik tramwaj typu GT6, ten norymberski wóz, który jeździł od lat 90. w Krakowie. Będzie teraz wykorzystywany przez wakacje na warszawskich liniach w Warszawie. Nie wiemy jeszcze, co będzie jeździć. 13 pojechała do Krakowa. Ten tramwaj będzie oczywiście tak samo jak w poprzednim roku przez całe wakacje. Jak będzie on funkcjonować, tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Znaczy, mam nadzieję, że będzie jeździć lepiej niż w poprzednim roku i może będzie normalnie jeździć na linii tramwajowej T, ale na razie musi jeszcze sobie posiedzieć. Ja może będę mieć okazję w sumie go zobaczyć, jak będę na zajezdni jutro, więc prawdopodobnie już go trochę lepiej zobaczę. Tymczasem warszawska zajezdnia tramwajowa Annopol jest już na finiszu i było wejście premium, no i możemy sobie zobaczyć tutaj faktycznie trochę zdjęć na transporcie publicznym, jak sama zajezdnia wygląda nie z drona, tak jak u mnie na filmach, tylko jak wygląda na dole. No wiadomo, że tam parę tramwajów było pozostawione w hali, natomiast tu możemy zobaczyć, jak te wszystkie budynki wyglądają w środku i to faktycznie cały ciekawie wygląda, z różnymi przejściami, z wejściami w kanały i tak dalej. Jak widzicie, właśnie na Złączenie Wawacka, przejdźmy przez te wszystkie zdjęcia. To jest mój ulubiony tor prób, zadaszony całkowicie, więc jest ten piękny budynek. No i dalej na dalszych pozostałych odcinkach widzimy pozostałe maszynownie i inne elementy, które są schowane dla przeciętnego człowieka. Ogólnie cała zajezdnia jest schowana dla przeciętnego człowieka, ale widać, że prace wykończeniowe tutaj są i trwają cały czas na terenie całej budowy.
Ja cały czas próbuję uzyskać pozwolenie, żeby wejść tam na budowę i ponagrywać wam ujęcia prosto z placu budowy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda faktycznie na placu budowy z filmu i jak te budynki wyglądają w środku. Na razie nie udało mi się dogadać z tramwajami. Mam nadzieję, że może w tym miesiącu by się udało w końcu przełamać tą pasę. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to tutaj wam pozostawiam link do tego artykułu, jak to dokładnie wygląda i żebyście sobie mogli samemu poglądać te wszystkie zdjęcia. Tymczasem Warszawa Zachodnia od czerwca, konkretnie 9 czerwca, czyli w trakcie wyborów, będzie miała już wszystkie perony i jeżeli nie będzie coś takiego, że cisza wyborcza i nie będę mógł tego pokazać, to zrobię do was nawet live z tego. Pierwszy pociąg, który odjedzie z tych nowych peronów, wiadomo, że WKTK wraca na peron pierwszy, na razie po jednym torze, ale i tak wraca, będzie do Śródmieścia. Wiadomo też, że będą już wszystkie pociągi normalnie jeździć przez linię średnicową podmiejską. Część pociągu będzie jeździć przez dalekobieżną, ale to już docelowo, tak jak jeździło S3 pierwotnie i tak teraz wróci też na swoją trasę. Więc ogólnie w dużym skrócie dosyć dużo nowości, dosyć dużo pozytywnych zmian, które będą teraz realizowane w ramach tych kolejnych prac. No więc dobra informacja. Aktualnie przez Warszawę Zachodnią przyjeżdżało 750 pociągów, teraz będzie to 950 składów w ciągu doby, więc naprawdę całkiem potężnie. No i dzięki temu też prawie wszystkie pociągi będą mogły już wrócić na Zachodnią. Oczywiście wiadomo, że jakieś nocne utrudnienia będą, o czym za chwilę wam powiem z kolei mazowieckich, ale i tak nie jest aż tak źle. Jeżeli chodzi o samą przebudowę Warszawy Zachodniej, prace, jeżeli chodzi o przejście podziemne, mają się zakończyć do grudnia 2024 roku i to jest informacja tutaj oficjalna, więc żadne kolejne opóźnienia raczej nie są brane pod uwagę. Chociaż w tym artykule i w tych informacjach, które są podane podczas tej konferencji, nie jest parę błędów, na przykład, że cały strop jest już gotowy i cała część konstrukcyjna przejścia podziemnego jest gotowa, co jest oczywiście nieprawdą, wystarczy obejrzeć mój ostatni film z Warszawy Zachodniej i tam doskonale widać, że strop jeszcze poziom minus 2 nie jest w całości, że poziom minus 2 w ogóle nie jest jeszcze wykopany i tak dalej, więc jakby tam dosyć dużo mankamentów i fantazji było powiedzianych, po prostu ktoś musiał źle przeczytać i źle poinformować wszystkie osoby. No ale, no, takie bajery. Tymczasem z innych informacji, wakacyjna korekta rozkładu również odnosi się do innych rzeczy, które się dzieją, nie tylko wyłącznie w Warszawie, jeżeli chodzi o zachodnią. Również w Olsztynie będą właśnie dwa nowe perony. Zakopane ma być uruchomiony peron numer 3, jak i również chwilę później, pod koniec czerwca, peron numer 4, więc szykujcie się na filmy Zakopanego. Może skoro raz będzie to oddawane do użytku, raz będzie to oddawane do użytku, to pojadę tam dwa razy. Sądzę, że to jest dobre rozwiązanie. Tam dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym wpadł do Zakopanego dwa razy. W sensie bardziej bym pojawił się pewnie na początku lipca i teraz w środku jakoś w tym miesiącu, a czy w czerwcu, ale zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście tak zobaczyć dwa razy. Są też oczywiście jakieś inne rzeczy, które są oddawane do użytku. Jest mnóstwo nowych przystanków, które będą oddawane do użytku w całej Polsce. Oddawane, przedłużone, zmieniane w trakcie budowy, czy tak dalej. Też będą wjeżdżać nowe pociągi. Będą też oczywiście różne ZKA, które będą jeździć na terenie całej Polski, więc ogólnie sprawdźcie rozkłady swoich pociągów w związku z tymi nowościami, bo na przykład koleje mazowieckie się zmieniają i na przykład w nocy różne poszczególne R1 i R3 będzie jeździć na kursach trochę inaczej, czyli ze wschodniej przez Gdańską, omijając cały odcinek linii średnicowej i dalej z Gdańskiej będą jechać albo bezpośrednio do Ożarowa Mazowieckiego, albo do Pruszkowa, pomijając stacje typu Piaseczno, Gołąbki, Włochy, Zachodnia, Śródmieście, Centralna i to wszystko będzie pomijane w godzinach wieczornych. Te godziny wieczorne to mam na myśli od godziny 23 coś. Więc wtedy też będą jeździć zastępcze autobusy na tym odcinku, który będzie wyłączony z użytkowania. No i ogólnie poszczególne linie kolejowe trochę zmieniają swoje trasy, więc spodziewajcie się niespodziewanego, sprawdźcie swoje rozkłady jazdy, bo faktycznie trochę się mogą pozmieniać, więc takie ciekawostki, jeżeli chodzi o zmiany kolejowe. Zmiany kolejowe też są takie, że linia średnicowa jest trochę opóźniona, troszeczkę. Miałoby się rozpocząć w 25 roku pracy przy przebudowie warszawskiej linii średnicowej i Warszawy Wschodniej. Wiemy już w tym momencie, że obydwie te inwestycje zostały przesunięte i rozpoczną się najwcześniej w 2030 roku. O ile przy średnicy, to ja nawet jestem w stanie zrozumieć, w sensie nie o 6 lat opóźnienie, ale jestem w stanie opóźnić, że po prostu ta władza nie chce tego ruszać. Tak trochę wygląda, jakby wiecie, na 5 lat to nie wiadomo, kto będzie rządzić, tak uogólniając. Ale rzeczy faktycznie, które są brane pod uwagę, no to przy średnicy mamy konkretne informacje podane, czemu to jest opóźnione. Chodzi po pierwsze o to, żeby mocno można było zabudować tunele na Ochocie. I to jest bardzo dobra informacja i dobry plan. Według mnie trzeba byłoby też tego ugryźć i zrobić WKTkę. Skoro już o 6 lat to opóźniacie, to zróbcie tę możliwość budowania tunelu WKTki do metra centrum pod Alejami Zimskimi. Według mnie to jest idealny czas, żeby to wszystko wykorzystać. 6 lat to jest skupa czasu, na spokojnie dałoby się to wszystko uzyskać. A jeżeli to już robić, to raz a porządnie. No, takie to już mówiliśmy wcześniej.
Więc to jest jeden z tych tematów, który faktycznie można byłoby poruszyć i zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę Wschodnią, to trochę nie rozumiem tych planów, bo jakby ja rozumiem, że tam muszą przeanalizować te wszystkie projekty, co tam dokładnie jest, co jest zrobione i tak dalej, ale nie rozumiem dokładnie, co oni przez te 6 lat do Wschodnie będą robić. Bo wiadomo, że nie można już aktualnie zabudować całej Warszawy Wschodniej z jedną wielką płytą parkową, co byłoby piękne. Osobiście mi się bardzo to podobało, żeby w jednym był wielki park nad Warszawą Wschodnią, ale chyba z decyzją środowiskową i innymi rzeczami tam to jest całkowicie niewykonalne, jeżeli chodzi o te prace. Tam jakiś jeszcze konserwator zabytkowy tam się pojawił czy coś. Ale nad całymi torami i wszystkimi poranami, gdyby się pojawiło pełne zadaszenie, byłoby według mnie wspaniałą rzeczą i niepowtarzalną. Ale chyba to się niestety nie wydarzy. Zresztą z niektórych koncepcji ZTM-u to tam było. Różnych koncepcji tam było odjechane. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Na razie wiadomo, że jest tylko wyłącznie tyle, że wszystko jest opóźnione do 2030 roku. Będziemy sobie czekać i czekać i jeszcze raz czekać. Może kiedyś to się wszystko rozpocznie, jeżeli chodzi o budowę. Nie będę wam skracać, co jest realizowane w ramach przebudowy linii średnicowej, bo to macie powtarzane bardzo często na moim kanale. Zresztą muszę w końcu zrobić kolejny film o tym, co będzie realizowane w ramach tej inwestycji. Między innymi będzie połączenie na wschodnim z trzecią linią metra, ma być bezpośrednie wejście. Natomiast pytanie jest jedno, bo miała być budowa trasy tysiąclecia i wiaduktów trasy tysiąclecia właśnie pod Warszawą Wschodnią. I tam terminy się nie zmieniły, bo to jest realizowane przez miasto. I tam te prace miały się zakończyć w 2025, miały się rozpocząć w 2025 roku. Więc pytanie, czy to się opóźni, czy może tu wiadukty będą budować już teraz. Nie wiem, jest tyle niewiadomych przy tej inwestycji, że nie chce mi się nawet o niej mówić. Jedyna pozytywna informacja, jeżeli chodzi o opóźnienie średnicy, jest to, że dłużej będę nagrywać filmy na kanale, bo tak jak już powiedziałem kiedyś, nagrywam do zakończenia linii średnicowej, a później zobaczymy, czy będę jeszcze dalej robić te filmy. Więc, no, co ja mogę powiedzieć, no, dodatkowe 6, właściwie 10 lat moich filmów zostało dodane. Jeżeli nie zepsuje mi się pasa i kręcenie tych wszystkich filmów. No ale dobra, nie wchodźmy w jakieś tematy nieciekawe. Wróćmy sobie do tych tematów ciekawych, czyli oczywiście ZTM kończy dialog z operatorami w sprawie nowego systemu biletowego i wiemy na razie tyle, że zakończyli ten dialog. Co się tak w dużym skrócie, wiadomo, że jakieś nowe opcje, fantazje będą, ale na razie tak. Cennik biletowy nie będzie planowany do zmiany. Głównie chodzi o to, żeby można było w nowy sposób kupować bilety, kodować je na telefonach, żeby była aplikacja WTP i żeby na przykład po odpowiedniej ilości biletów jednorazowych wam naliczyło w końcu jednak bilet dobowy i nie pobierało większej opłaty z karty, więc takie faktycznie pomysły są planowane do realizacji, ale na razie nie mamy jeszcze bliższych planów, jeżeli chodzi o terminy do tego realizacji, więc sobie jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem w najbliższy weekend, w związku z tym, że jest Boże Ciało i tak dalej, są trochę zmiany komunikacyjne. Dzisiaj w piątek jeździ wszystko jak w sobotę. Pomijając mnóstwo linii tramwajowych, znaczy tramwajowych dwójka i autobusowych 120, 136, 138, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 197, 500, 502, 504, 509, 513, 520, 521, 523, 525, 527, 709, 710, 719, 724, 735, 739, 742, 743, L13, L27, L28 i L30 oraz metro. Będzie trochę jeździć inaczej. W godzinach jeszcze też będą trochę inne zmiany, jeżeli chodzi o linię tramwajową 31, 317, 33, 331, 401, 402, 409 i Z5. Te dwie ostatnie nie będą w ogóle funkcjonować przez cały długi weekend. I jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, 1-2 czerwca, tutaj większych zmian nie będzie, pomijając to, że Z5 nie funkcjonuje. Jestem ciekawy, jest też śmieszne, że te Z5 cały czas nie funkcjonują. Dobra, inne informacje są takie, że remont nawierzchni Czerniakowskiej rozpoczął się i trwa przez ten cały długi weekend. A tego też linie autobusowe 107, 131, 162, 180, 185, 187, N31, N33, N81 i N83 jeżdżą objazdami. Linia 182 w ogóle jest zawieszona i po jej trasie jeździ linia 187. Więc ogólnie trochę się pozmieniało. Cały odcinek zamknięty wygląda następująco. Prace się zakończą 3 czerwca około godziny 4 nad ranem. Jak widzicie, objazdy są wszystkimi ulicami, nawet częścią tramwaju do Wilanowa i po prostu ten cały odcinek od Alei Witosa do Alei Polski Walczącej i Gagarina jest po prostu całkowicie zamknięty. W skrócie, ostatnio była Gagarina zamykana, teraz Czerniakowska. Nie no, bardzo dobrze, że w końcu to robią. ZDM się tłumaczy, że dopiero to teraz realizują, w związku z tym, że po prostu wcześniej były realizowane prace i na trasie Łazienkowskiej,
przy wiaduktach i na Gagarina, więc po prostu nie można było wyznaczyć objazdów sensownych i nie można było tego tak wszystkiego po prostu w tym miejscu zamykać. Z kolei teraz inne informacje, mianowicie 4 czerwca mają być zgromadzenia i spodziewajcie się utrudnień, jeżeli chodzi o plac bankowy, jak i również plac zamkowy, bo tam będą właśnie różne przejścia, nawet linie tramwajowe, niektóre będą mogły jeździć po prostu inaczej przez most gdański w związku z zmianami na trasie WZ. Więc jak coś takie też będą mogły być realizowane zmiany i utrudnienie. Tymczasem na rynie 40-latka, tak jak powiedziałem wcześniej, właśnie ruszają linie zastępcze 77 i 79. W związku z tym, że są różne objazdy, jeżeli chodzi o te prace, też są jeszcze inne zmiany, jeżeli chodzi o autobusy linii 184, 200, no i oczywiście linie autobusowe nocne, w związku z objazdami dookoła Pałacu Kultury i Nauki i takim przejazdu do Dworca Centralnego, linia 504, N434, N36, N43, N86 i N91 mogą po prostu jeździć trochę objazdami. Tymczasem w weekend, długi weekend, ale przez 1 i 2 czerwca, będzie jeździć zabytkowa linia tramwajowa D, jak dzień dziecka. I dlatego też ja również się pojawię na tej linii tramwajowej. Linia D będzie jeździć od 12 do 19 w obydwa dni, czyli w sobotę i w niedzielę. Od pętli Wiatraczna do pętli Wiatraczna, jadąc Grochowską, Targową, Jagiellońską, Mostem Gdańskim, Słomińskiego, Jana Pawła II, Aleją Solidarności, Mostem Śląsko-Dąbrowskim, Targową, Grochowską i Wiatraczną. W skrócie takie jedno wielkie kółeczko, ale objazdami, żeby wszystkie objazdy i trasy budowlane tramwajowe ominąć w tym czasie. Więc faktycznie dosyć ciekawe to będzie wyglądać i funkcjonować. Oczywiście w D obowiązuje normalna taryfa biletowa, nie są to bezpłatne przejazdy. I jak coś, ja będę jeździć na trzeciej brygadzie. Tu macie to skład jazdy, jeżeli chodzi o trzecią brygadę. Zaczynam od 13:37 i ostatni kurs mam o 19:37, więc na spokojnie będziecie mogli na nie wpaść i się ze mną przejechać. Na pętli są dłuższe postoje i tam możecie się ze mną pogadać w międzyczasie, jak będę jeździć, bo ja coś faktycznie też muszę jeść w trakcie tych całej służby. Ale jak coś, na spokojnie możecie wpaść. Zresztą dokładam rozpiskę, gdzie będzie nie można mnie spotkać i gdzie będę na konkretnych przystankach, zgodnie z składem jazdy. Będziecie mieli informacje na moich social mediach, czyli na Facebooku, pewnie to wrzucę na Instagrama, na YouTubie, może na Twittera nawet, bo założyłem. W sensie, portal X. Ale X-a to jeszcze muszę sobie tam na spokojnie rozkręcić, zresztą nie ma na to zbytnio czasu jeszcze, jak coś. Jak coś, będę jeździć tramwajem K, czyli 403. Tymczasem, jeżeli Was interesuje plakat Gdynia Główna, który wisi tutaj u mnie na ścianie, a właściwie na szafie, bo to jest wszystko szafa, to macie do niego link w opisie i w karcie. Bardzo ładny plakacik. Gdynia Główna, Gdynia jest od tyłu, Główna jest od przodu, mamy nawet pendolino i już mi ten Chopin zaczął w głowie lecieć. Prawie Chopin, bo tam jest jedna nuta nie tak, co nie? No i w tle mamy oczywiście samą stocznię. Ładnie to wygląda, znaczy sport, ładnie to wygląda, faktycznie się prezentuje. Plakat oczywiście jest od partnera kanału, którym jest Koleo. Jak coś, zachęcam Was do kupowania różnych plakatów. Wasza falenica, wiem, że Wam się najbardziej podoba. Niedługo wróci falenica również tutaj na ścianę. Tymczasem rozpoczynamy pierwszy etap, jeżeli chodzi o Wisłą Stadę, i to jest właśnie ta Czerniakowska. I Wisła Stada będzie odrobiona etapami, nawet nie zakończą tego w tym roku, bo jest to realizowane właśnie w okienkach, kiedy na przykład MPW-ka i inne prace modernizacyjne nie są realizowane w terenie, w tej okolicy, ale cała Wisła Stada ma być zrealizowana, jeżeli chodzi o przebudowę. A konkretnie jeżeli chodzi o frezowanie. Przebudowa trochę zbyt dużo powiedziane. Frezowanie całej Wisły tutaj będzie realizowane na przestrzeni tego roku, od teraz licząc właściwie. No i to jest ten odcinek, który jest zamknięty. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne prace, to ulica Mazowiecka będzie dwukierunkowa i rozpoczynają się faktycznie już pierwsze prace w terenie. Pomijając to, że będzie dwukierunkowa, pojawią się nowe przystanki autobusowe, aby faktycznie móc to wyznaczyć, więc tu będzie nowy przystank autobusowy w tym miejscu. Będzie oczywiście też nowy zjazd rowerowy w ramach tej inwestycji realizowany w ulicę Świętokrzyską z Mazowieckiej. Pomijając to, będą wydobane nowe elementy zielone, będzie rozbetonowanie i tak mniej więcej to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o zakres tej całej inwestycji. Dużo rewolucji nie będzie, ale na pewno coś się wydarzy faktycznie większego w porównaniu, jak to wcześniej wyglądało, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne zmiany, to będzie też mniej betonu. Przy Muzeum Niepodległości będzie na przykład ogród deszczowy pomiędzy obydwoma jezdniami Alei Solidarności. Jakby to z Was nie wiedział, to tutaj jest mniej więcej metr od Rasenau. I właśnie za tym budynkiem, który się znajduje pomiędzy torami i pomiędzy obydwoma jezdniami, będzie się znajdować właśnie w tym miejscu ogród deszczowy. Słuchaj, taka ciekawostka historyczna. Ten budynek miał być przeznaczony do wyburzenia w związku z budową całej
samej Alei Solidarności, ale udało się tego uniknąć poprzez to, że w samym budynku umieszczono Muzeum Stalina i dzięki temu nie można było wyburzyć tego budynku, no bo jak tu wyburzyć Muzeum Stalina? Oczywiście chodzi o PRL i czasy są już minione, teraz tam jest Muzeum Niepodległości, ale taka ciekawostka historyczna, jeżeli nie wiecie, jakim cudem ten budynek tutaj pozostał i nie został wyburzony. Taki sposób. No ale to jest też budynek historyczny, który jest zabytkiem z tego co pamiętam, więc bardzo dobrze, że w ten sposób się udało i przy okazji taką atrakcję turystyczną mamy, że tramwaje się rozjeżdżają i cała ta jezdnia rozjeżdża się dookoła, a po środku stoi taki jeden budynek. Dosyć ciekawa sytuacja. Tymczasem z innych informacji będzie też przebudowa skrzyżowania Ostrobramskiej i Poligonowej. Nie do końca jestem przekonany, że to jest niezbędna inwestycja. Co się ZDM ostatnio ma manię nawet nie wyburzenia kładek, tylko po prostu robienia wszystkiego, żeby one nie były sensowne. I tak też tutaj w tym miejscu centralizowane będzie wytyczenie nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Ostrobramską razem z przejazdami rowerowymi. Oczywiście bardzo lubię nowe przejazdy rowerowe i drogi rowerowe, tylko że tutaj był już przejazd kładką górą i ten przejazd górą, kładką był zrobiony tak, że faktycznie się w tą drogą rowerową wjeżdżało całkiem sensownie i sam z tego skorzystałem nie jeden raz. No ale no cóż, według ZDM stwierdził, że faktycznie osoby starsze tutaj mieszkają, z czym się zgadzam i faktycznie do nich chodzenie po kładce może być cięższe, a tego też będzie wyznaczone tutaj nowe przejście dla pieszych. Oczywiście kładka pozostaje po tej stronie jako jedyne dojście, bo po tej stronie przejścia skrzyżowania nie będzie przejścia dla pieszych i przejazdu, ale jak coś, będzie też możliwość przejścia w poziomie jezdni, oczywiście na trzy przejścia dla pieszych, a to się idzie stąd, ale jak coś, taka możliwość po prostu też jest w tym miejscu, a drogi dobre zawsze, jak są jakieś nowe, to jak zwykle na propsie. Tymczasem lecimy dalej, a mianowicie będzie nowa droga rowerowa w Mortorze wzdłuż ulicy Domaniewskiej, natomiast w tym temacie Wam dużo nie powiem. Wiemy tylko właśnie tyle, że jest planowane, są poznane oferty i teraz czekamy, aż faktycznie będą najciekawsze oferty na ZDM, a właściwie nawet nie najciekawsze, tylko najlepsze, jeżeli chodzi o możliwości. Tymczasem z kolejnych informacji mamy dobrą wiadomość, a mianowicie nowa nawierzchnia na całej ulicy Ordona będzie się pojawiać krok po kroku i ZDM nam przypomina, że ta inwestycja cały czas postępuje. Ale najpierw się rozpoczęły prace od chodników i cały czas te prace cały czas są tutaj realizowane. Też tam parę drzewek stało, więc jak to jest. Z innych informacji to jest ostatni taki deptak, jeżeli chodzi o ulicę Zgoda. Deptak jest na ulicy Zgoda na całej wytyczone, też żeby można było zrobić tam jakieś lokale gastronomiczne, albo właściwie ogródki gastronomiczne postawić na jezdni, a już docelowo wiadomo, że ulica Zgoda będzie przebudowana i te prace mają się rozpocząć już niedługo. Czas organizacji ruchu trwa od 11 maja do 1 października, co też oznacza, że w tym czasie raczej nie rozpoczną się prace przy przebudowie ulicy Zgoda i ogólnie całego tego centrum, jeżeli chodzi też o ulicę Złotą, więc to może i dobrze, bo w sumie trochę poczekam sobie na te inwestycje, jak będzie realizowane trochę później. Z innych informacji został wybrany wykonawca, jeżeli chodzi o budowę buspasu na Głębocki, więc niedługo rozpoczną się jakieś kolejne prace. Prace będą realizowane przez 160 dni. W tym czasie przewidziano 120 dni pracy zasadniczych robót, natomiast pozostałe 40 dni na wykończenie poza jezdnią. Więc niedługo rozpoczną się większe prace. Prace polegają nie tylko właśnie na wyznaczeniu nowego buspasa, który będzie najczęściej dobudowaną nową jezdnią, tak aby faktycznie po jednym i drugim kierunku były co najmniej po jednym pasie plus buspas, a pomijając to, pojawi się też nowa droga rowerowa, która będzie właściwie po prostu ciągiem połączonym z nowymi przejazdami rowerowymi i nowymi przystankami autobusowymi na całej trasie. Ogólnie też co ważne, buspas jest tak wyznaczony, żeby on dobrze funkcjonował dla autobusów kończącym swoją trasę na metro Kondratowicza, a pozostałe autobusy będą już jeździć trochę poza buspasem na ostatnim odcinku. Z innych informacji, dobra informacja jest taka, że już właściwie wiemy, do jakiego miasta będę jechać, a mianowicie Oki ma Wiznosza kolejne. W czerwcu będzie z Poznania i do Poznania jadę w środę. Przynajmniej na chwilę. Nie wiem, czy uda mi się w środę nagrać wszystkie inwestycje. Zresztą piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebym koniecznie nagrał z Poznania, jeżeli chodzi o Oki ma Wiznosza. Najprawdopodobniej do Poznania pojadę dwa razy, żeby to wszystko ograć, ale na teraz i tak jadę, więc jakby przy okazji mogę coś tam ponagrywać po drodze, jak będę. No i tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o najbliższe Oki ma Wiznosza. Cieszę się, że w końcu kolejne miasto zostało wybrane. No i mam nadzieję, że do kolejnego miasta pojadę w lipcu. Z innych informacji, głosowaliście wczoraj na Discordzie, jaki film ma się dzisiaj jeszcze wieczorem pojawić i wygłosowaliście, że ma być to tramwaj do Wilanowa, więc jutro albo pojutrze się pojawi film z linii kolejowej numer 7. Będzie też oczywiście mniejsza z tym, które właśnie się pojawiło, a ten same spiskanie z PlayStation 4 się pojawi, jak je zmontuję, bo dwa filmy czekają, aż je zmontuję, więc się pojawią może dziś, chciałbym, żeby dziś się pojawiły, ale nic nie obiecuję, bo nie wiem, o której godzinie wrócę, bo dzisiaj jeszcze nagrywam dosyć dużo inwestycji. Kiedy wy ten film oglądacie? Ja jestem
i już nagrywam różne inwestycje w Warszawie, zaczynając od ulicy Chmielnej, kończąc po placu na Rozdrożu, przejeżdżając przez most na Pragę, oglądając też oczywiście budę parkingu pod placem Powstańców Warszawy, nie zapominając również o placu Centralnym, jeżeli mi się uda dogadać z wykonawcą, więc te wszystkie inwestycje będę nagrywać. Dosyć tego dużo się będzie działo, dosyć tego dużo będę nagrywać. No i nie będę ukrywać, że dosyć duży plac budowy mam do objechania dzisiaj, jeżeli chodzi o łączną tą wszystkie te inwestycje, więc trochę tego będę mieć do ponagrywania i do pooglądania. Jak wrócę, to będę montować tramwaj do Wilna, który się pojawi wieczorkiem i pewnie w podobnym czasie będę montować City Scanners, bo to jest akurat dosyć szybka akcja, więc najprawdopodobniej Cities się pojawi też dzisiaj wieczorem. Jutro z kolejnych inwestycji pewnie zobaczycie film kolejny z zachodnich. Tutaj jeżeli chodzi o torowisko zachodnie, pojawi się też pewnie film w końcu o LK7, jeżeli go zdążę zmontować. Jutro cały dzień będę jeździć oczywiście na linii tramwajowej D. Jeżdżę od chyba 11 do 21, więc dosyć długi mam zakres, jeżeli chodzi o jeżdżenie tym tramwajem. Jak coś, oczywiście zachęcam Was do spotkania, głównie na pętlach będziemy mogli sobie pokazać, jeżeli chodzi znaczy na pętli wiatracznej. I tak to będzie wyglądać, więc w kolejnych dniach też będzie oczywiście film o moście na Pragę, czy oni w końcu zakończyli te wszystkie prace tam, bo wątpię. Będzie też film kolejny, jeżeli chodzi o wszystkie przeloty, będzie też przelot z całej trasy tramwajowej do Wilanowa, bo teraz nie mam ujęć z drona, jeżeli chodzi o samo skrzyżowanie na Puławskiej, bo nie miałem pozwoleń. Będą też filmy właśnie z placu na Rozdrożu, z Chmielnej, no i z placu Centralnego, jak mi się uda nagrać, również z Mazowieckiej i bardziej placu Powstańców Warszawy, tego parkingu, tam powstaje, już właściwie powstaje nowa część na górze. Więc to wszystko dzisiaj nagrywam, dzisiaj kończę i później przez najbliższy długi weekend jeszcze i trochę dłużej będziecie mogli oglądać. Tymczasem, jak zawsze, dziękuję bardzo, że mnie subskrybujecie, chociaż jak widzę właśnie chyba z 3 subskrypcje spadły. 16 254 osoby kliknęły w przycisk subskrybuj. Jak zawsze za to oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, zmniejsza z tym, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny znaczek, aby nie przegapić kolejnego wydania mniejsza z tym, który się na pewno pojawi w piątek, bo później jest cisza wyborcza, więc mniejsza z tym w ciszy wyborczej raczej niezbytnio nie wciskam. Kolejne mniejsza z tym za tydzień. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zawsze zachęcam Was również do dostania patronami i wyznacza, jak zawsze wszystkich patronów pozdrawiam i możecie ich wszystkich zobaczyć na ekranach końcowych od konkretnego poziomu. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co będzie, to już wiecie. Czego nie będzie, tego nie wiecie. I tyle. A jak coś z inwestycji, które się rozpoczynają teraz powoli, ale jednak, to na przykład na Chomżyńskiej już byłem i nagrałem film, nawet 2 razy byłem. Ale film z tego się pojawi dopiero jak już tam będą jakieś większe prace, bądź jak padnę na jakieś wyburzanie, bo wiem, że tam już budynki zaczynają wyburzać, więc faktycznie pierwsze prace na Chomżyńskiej się rozpoczynają. Więc dobra informacja. A ja tam byłem poprzednim tygodniem, więc jeszcze zdążyłem coś nagrać przed rozpoczęciem tych głównych, zasadniczych prac. No i trochę sobie postawiam też tam w korkach, bo te przejazdy kolejowe, oj. Dobra, mniejsza z tym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!